tę część uroczystości i pana Antoniego. No cóż, słuchajcie kochani, bawcie się dobrze, ja chwilę schodzę ze sceny, a ci państwo myślę, że już są godni tego, żeby tutaj po tych uroczystościach otworzyć kolejną wspaniałą uroczystość. Bardzo proszę panie Antku, tutaj do tego mi. Dziękuję serdecznie, witamy bardzo. Justyna, zabierz głos. Już zabieram głos. Witam jeszcze raz. Ja nazywam się Justyna Król i mam ogromny zaszczyt i przyjemność spędzić z państwem najbliższe godziny. Po swojej prawej stronie mam wyjątkowego człowieka. Dlaczego wyjątkowego? Ponieważ mamy dzisiaj wyjątkowy jubileusz, wyjątkową sytuację. Za chwilę rozpoczniemy koncertem kapel podwórkowych, które są z okazji dziesięciolecia okrągłego jubileuszu powstania kapeli podwórkowej Tońko z Dynowa. Pan Antoni Dżuła jest założycielem tej kapeli i teraz, Antoni, jeżeli pozwolisz, dla osób, które jakimś cudem nie znają Cię jeszcze albo są spoza Dynowa, pozwolę sobie powiedzieć parę słów o panu Antoni. Pan Antoni Dżuła dla przyjaciół Tosiek, w kapeli po prostu Tońko. Dyplomowany nauczyciel muzyki szkoły podstawowej nr 2 w Dynowie, o ile mi wiadomo, obecnie na emeryturze. Absolwent Wydziału Instrumentalnego Szkoły Muzycznej II stopnia imienia Karola Szymanowskiego w Rzeszowie i Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie w zakresie wychowania muzycznego. Oprócz fachowego przygotowania muzycznego posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w szkolnych zespołach muzycznych. Pan Antoni ma również bardzo bogatą działalność muzyczną pozaszkolną. W latach 1996 do 2000 członek i kierownik muzyczny kapeli ludowej Ostrzewianie z Nostrza. Założyciel, członek i kierownik muzyczny kapeli ludowej Dynowianie z Dynowa w latach 2000 do 2003 i oczywiście instrumentalista, wokalista, kompozytor i kierownik muzyczny założonej przez siebie rodzinnej kapeli podwórkowej Tońko z Dynowa w 2004 roku. Dzięki, Justyna, ale już ludzie są znudzeni. Przesadzasz, na pewno przesadzasz. Antoni, to już jest 10 lat, jak się czujesz po tych 10 latach? Strzyka tu i ówdzie, ale śpiewać i grać zawsze mi się chciało i chcę i mam taką grupę, która również mnie popiera w tej działalności, więc myślę, że może jeszcze się uda dłużej. Wspaniale. Czy w takim razie jesteś gotowy, żeby oficjalnie rozpocząć swoim dziesięcioletnim jubileuszem koncert kapel podwórkowych? Spotkał mnie niemały zaszczyt, bo nigdy w życiu czegoś takiego nie robiłem, więc proszę państwa, ja bym chciał, żeby ta muzyka, która za chwilę tutaj popłynie i od nas, od Tońko i od kapel zaprzyjaźnionych, Cianto, Bajery, Fakiry, które już są, te wszystkie kapele i koledzy tutaj krążą po placu, pozdrawiam ich bardzo, bardzo serdecznie. Chciałbym, żeby ta muzyka folkloru miejskiego rozgrzała was. Ubolewam, może jeszcze dojdą inni, nie będą się bali, że to zachmurzone, że może będzie padało. A więc wracam do tego, co mówiła Justyna. Jeżeli już na mnie spadł ten obowiązek, miły zresztą, otwarcia. Zaszczyt. Zaszczyt. Więc proszę państwa, kapela podwórkowa Tońko, ja we własnej osobie otwieram uroczyście koncert kapel podwórkowych. Pierwszy raz w Dynowie. Cieszę się, że to z okazji naszego dziesięciolecia. Koncert uważam za otwarty. Ogromne brawa! Zapraszam zatem kapelę Tońko na scenę. Tońciu! Tońciu! Co Szczepciu? Tońciu, to gdzie ty jest? To ciebie tu wołają, tu cię. To mnie nie wołają. Gdzie mnie wołają? Na scenę mnie wołają. Na scenę? Ty ja ciebie słyszę, a ciebie nie widzę. Ta ja ciebie nigdy nie widzę. A ja poza tobą to nic nie widzę. O. Tońciu, to ja ciebie rok nie widział. Szczepciu, a ja tu ciebie nie widział dwa roki. Dwa. Tońciu, ja tak jak na ciebie tak patrzę, to wiesz, co ja sobie wyobrażam, co ja widzę, co ja sobie wyobrażam? No co, bałakaj, no. Wiesz, kogo ty mi przypominasz? Kogo, no. No kogo, to ty mi przypominasz nasz dochód narodowy. Nie bałakaj, Szczepciu. A wiesz, jak ja się tak na ciebie patrzę, to wiesz, kogo mi przypominasz?